Podchodzę trzeci raz do tematu. Dla tych, którzy pierwszy raz dzisiaj z moim cyklem, to przypomnę, że Kubernetes to jest takie narzędzie do orkiestracji kontenerów. W skrócie, jeżeli chcemy sobie uruchomić kontenery, to Kubernetes zapewnia nam automatyzację tego procesu, odpowiada za ich uruchomienie, rozlokowanie, zarządzanie, zapewnia dużo jeszcze innych funkcji dookoła. I teraz Kubernetes jest takim zlepkiem szeregu różnych technologii, które istnieją od lat. No, tak jak to z szeregiem różnych technologii bywa, też szereg różnych problemów bezpieczeństwa gdzieś tam się związaniem chowa. Na dwóch poprzednich prezentacjach pokazywałem, jak wyjść z kontenera przy różnych poziomach uprawnień. Było to mniej lub bardziej trywialne, mniej lub bardziej efektowne. Czasami korzystaliśmy po prostu z nadanych nam uprawnień, co dla użytkowników początkujących mogło wydać się szokiem, dla użytkowników tych bardziej zaawansowanych było to oczywiste. Tak dzisiaj chciałbym Wam pokazać coś, co już takie oczywiste nie jest. Kubernetes od kilku już ładnych wersji działa w oparciu o silnik uruchamiania kontenerów o nazwie Containerd. Docker w tym miejscu został już porzucony i Containerd tutaj pięknie daje radę. Jak się okazuje, w tym Containerd researcherzy z projektu, z działu zajmującego się bezpieczeństwem w Google znaleźli bardzo fajny błąd, który pozwala wyjść poza folder, w którym uruchamiany jest kontener, i podmontować sobie dowolne zasoby. No i teraz jak to wygląda w rzeczywistości? Ten błąd jest na tyle świeży, że dopiero w marcu została opublikowana łatka na niego, a więc jeżeli nie łatacie się stosunkowo często, to jest bardzo duża szansa, że jeszcze wasze Kubernetesy są na to podatne. Więc tym bardziej zachęcam wszystkich do weryfikacji u siebie, jak to wygląda. Żeby spróbować zeksploitować taki containerd, wystarczy tak naprawdę uprawnienie do uruchamiania kontenerów. Zobaczcie, ja sobie przygotowałem wcześniej uprawnienie takie, które sobie pozwala na listowanie czegoś w jednym namespace'ie. W momencie, kiedy próbuję wyjść z tego namespace'u, to nic innego już nie mogę zrobić. To jest dosyć istotne, bo później będę pokazywał, że używając innych poświadczeń będę mógł to jednak zrobić. No i teraz, jeżeli skorzystam z obrazu, który wcześniej przygotowałem, ten obraz zrobiony jest w następujący sposób. Tutaj zbyt wielu rzeczy nie ma. Korzystamy z gotowego obrazu z rejestru Red Hata. Volume, zauważcie, że tak naprawdę starą, dobrą sztuczką wychodzimy z katalogu, w którym znajduje się nasz kontener, wychodzimy aż do roota, a później wchodzimy do katalogu, do którego chcemy się dostać. No i teraz, tak jak możecie przypuszczać, dokładnie wydarzy się to, co tutaj jest napisane. Ten image w rzeczywistości będzie miał informację o tak przygotowanym wolumenie, i Containerd podczas montowania tego zasobu odmontuje nam katalog var lib kubelet pki. Teraz sam pod, który to eksploituje, on nie ma w sobie nic specjalnego. Zobaczcie, że ja tylko pobieram sobie ten kontener, który wcześniej wrzuciłem sobie na Docker Hub'a, a tu reszta to jest tylko opakowanie tego kontenera. No i jeżeli ja w ten kontener sobie wrzucę, ten kontener nam się pojawi. Ja pracuję dzisiaj na klastrze zrobionym z KubeSpray, a wcześniej pracowałem na EKS-ie zazwyczaj. No to zobaczcie, że naprawdę w varlib kubelet.pki on mi podmontował te zasoby, o których ja wspominałem. Myślę, że one też będą tutaj widoczne. Widzicie? Ten katalog, który ja wskazałem w Docker file'u przed budowaniem imidża, containerd poprzez błąd w implementacji
podmontował mi jako read-only tutaj do odczytu. I teraz nie da się tych danych modyfikować, ale z racji tego, że mamy do nich pełny dostęp, to w tym przypadku wystarczy nam to do odczytania klucza danego kubletu w tym przypadku, żeby już móc się podłączyć do Kubernetesa jako kubelet i móc wykonywać jakieś operacje. No ale to nie jest do końca samo jakby dostanie się gdziekolwiek dalej. I teraz na potrzeby, oczywiście tutaj, na potrzeby tego dzisiejszego sampla przygotowałem jeszcze jeden kontener. Zauważcie, że nic nie stoi na przeszkodzie. Po pierwsze, żeby dodać kilka wolumenów, po drugie, żeby to były różne wolumeny. I teraz w tym przypadku ja podmontowałem sobie katalog, w którym znajdują się wolumeny innych podów. Ja mogę przeszukać wolumeny innych podów w poszukiwaniu jakichś interesujących rzeczy. Co to są za interesujące rzeczy, to wy doskonale wiecie, ale w Kubernetesie często to bywa bardziej skomplikowane. No i teraz, co ja tutaj w rzeczywistości zrobiłem? Zobaczcie na tego lesa. Po pierwsze, użyłem do tego daemon seta. Dlaczego daemon seta? Bo chciałbym przeszukać wszystkie pody na całym klastrze naraz. A daemon set jest rozwiązaniem, które deployuje się na każdym nodzie, który nie ma zrobionych jakichś ograniczeń. Gdyby te ograniczenia były, to my tutaj na dole dodajemy tolerancję na te ograniczenia, tak żeby ten daemon set jednak uruchomił się wszędzie. A więc wykorzystujemy wbudowany mechanizm Kubernetesa do eksploitacji wszystkiego, co się znajduje na Kubernetesie. No i teraz tu się zaczyna najciekawsza rzecz. Mianowicie, mamy podmontowany katalog z podami z każdego noda. Foreachujemy się po tym, tutaj w tej linii pierwszej, tu na dole, foreachujemy się po tej linii i wyszukujemy sobie wszystkie tokeny, które są w danym podzie. Tokeny to są pliki, które tworzone są przez Kubernetesa. One się nazywają token, są w run, secrets, Kubernetes i tak dalej. I one pozwalają na interakcję z Kubernetesem na ściśle określonych uprawnieniach. No i teraz ten bash, zobaczcie, sprawdza, po pierwsze, czy znajdzie jakiś token. Jeżeli znajdzie jakiś token, to próbuje go użyć i przy użyciu komendy auth can I sprawdza, czy ten token jest godny użycia, czy jest to token, który daje wszelkie uprawnienia, czyli gwiazdka, gwiazdka tutaj i minus duże A, czyli do wszystkich namespace'ów. Po czym ten token wyświetla. A na koniec robi slipa i zaczyna od nowa. To jest istotne, bo tokeny są ograniczone czasowo i one się odświeżają, szczególnie od Kubernetesa 1.22. Należy specjalnie do tego podejść, zaktualizować biblioteki. Swoją drogą AWS wysyłał ostatnią informację na ten temat, że należy się przygotować przed update'em. No i teraz tak przygotowany daemon set, jeżeli my sobie nałożymy na nasz klaster, coś mi tu się nie wkleiło mi się tak jak trzeba, no to nam się zrobiło. No i teraz jak możemy zobaczyć, że mamy już te pody uruchomione. I teraz ja wykorzystując selektory do zaznaczania podów po ich labelkach, mogę sobie zaznaczyć wszystkie pody i tutaj mam mój token. Ten token pochodzi z innej aplikacji w ramach klastra, która posiada jakiś token, który tych uprawnień używa. Jeżeli ja sobie ten token teraz skopiuję, dla przypomnienia, ja tutaj nie posiadam uprawnień do reszty klastra. Wielkość trochę jest dla mnie jednak za dużo, ale to ja sobie to przygotowałem config, gdzie zrobiłem sobie usera, który się nazywa Kubernetes Admin Token. I ten Kubernetes Admin Token korzysta już z tokena, tak, żeby trochę uprościć, bo
Gdybyśmy użyli parametru token, to w rzeczywistości on i tak korzystałby z poświadczeń tych bazujących w certyfikatach. Więc ja sobie tutaj mogę zmienić na admin token. Zobaczcie, że po pierwsze posiadam uprawnienia tak jak posiadałem, nic się tutaj nie zmieniło, ale w momencie, gdy chcę wejść do innych namespace'ów, to tak naprawdę mam do nich dostęp. I w ten oto sposób bardzo łatwo jesteśmy w stanie wyskoczyć poza naszego Kubernetesa. Oczywiście to jest tylko przykład. W ten sam sposób możecie podmontować wszelkie inne zasoby, czy pliki, do których nie macie dostępu, czy certyfikaty etcd, czy wszelkie konfigi, czy certyfikaty innego oprogramowania zainstalowanego na nodach. Jest to stosunkowo trywialne, żeby zrobić z tego pożytek. Zachęcam Was do eksperymentowania. Ja ze swojej strony musiałem trochę podszlifować instalację KubeSpray'em, jako że KubeSpray każdorazowo pobiera najnowszą wersję ContainerD i on instaluje ją w taki sposób, który jest niezależny od systemu, po prostu umieszcza binarki gdzieś tam w user local. Ja zainstalowałem Kubernetesa KubeSpray'em poza normalny, w normalny sposób, a później poza tym pobrałem te binarki z GitHuba ContainerD i rozpakowałem je do user local, nadpisując te istniejące, jakby instalując wersję 1.6.0 w tym przypadku, żeby ona nie zawierała tej łatki z marca na potrzeby dzisiejszej prezentacji. Z mojej strony to tyle.